Witam w kolejnym poradniku z blogu MyVPN World. Dzisiaj pokażę Wam, jak uzyskać legalne klucze, w sposób jak najbardziej legalny oczywiście, do gry Halo 2 na Windowsa. A jeśli Wam by się znudziła gra w usłudze X-Live, zobaczycie, jak uruchomić, jak skonfigurować grę oraz programy, aby można było grać sieci LAN. Pierwsze, co musimy zrobić, to udać się na stronę CD Action. Tu już jest adres wypełniony. Strona CD Action, gdzie musicie się zarejestrować, ewentualnie zalogować. Ważne jest, abyście posiadali aktywny adres e-mail, gdyż na ten adres e-mail zostanie Wam wysłany serial do gry. Jeśli już tak uczynicie, wystarczy ponownie udać się na stronę cdaction.pl/seriale. Tutaj macie, jak widzicie, numery seryjne. Wystarczy wybrać K&Lich Deadman. Wystarczy tylko i wyłącznie to wybrać i kliknąć. Pokaże Wam się informacja, oczywiście się nie pokażę, bo nie jestem zarejestrowany, jak widzicie. Pokaże Wam się informacja, że na adres podany przy rejestracji został wysłany klucz. I ten klucz, to jak najbardziej legalny klucz, ten klucz możecie użyć właśnie do rejestracji Halo, w przypadku gdybyście stracili klucz lub, co bardzo prawdopodobne, gdy macie grę z nieprawego łoża. Jak widzicie, uruchamiam właśnie Tungle, bo przez Tungle właśnie będziemy grać. Jak już powiedziałem, klucz jest jak najbardziej legalny i od dłuższego już czasu, a zaznaczam, że miałem legalną wersję gry Halo, od dłuższego czasu nie uzyskałem jakiejkolwiek informacji, że używam nielegalnego klucza. Nie miałem jakichkolwiek problemów, aby się zalogować do właśnie do gry Halo. Także skoro już jestem w Tungle, przejdziemy do sieci Halo. Jak już mówiłem, ciężko znaleźć, łączcie Tungle, ciężko znaleźć aktywne, naprawdę aktywne sieci na Hamachi. VPN mało kto używa, szczerze powiedziawszy, chociaż szkoda. Ja osobiście używam właśnie jako komunikator, jest doskonały. Komodo Unite jest popularne, ale jednak w dalszym ciągu uważacie, że Hamachi jest the best, pro i w ogóle no life. I dla mnie tylko i wyłącznie. Jak już powiedziałem, ciężko mi było kogokolwiek znaleźć, nawet poprzez ogłoszenie na blogu, że szukam osób chętnych do grania. Z racji tego, iż... Nerwem to się domka czasami. Z racji tego właśnie, iż w Tungle są osoby, jak widzicie, są osoby tutaj. Będziemy grać przy użyciu Tungle. Co jeszcze ważne? Halo musi zostać... Do Halo musi zostać pobrana aktualizacja, którą to możecie znaleźć do pobrania za darmo. Halo 2 update. Oczywiście update, którą widzicie, możecie pobrać całkowicie za darmo ze strony Microsoft. Także to będzie kolejna ważna sprawa. Gdybyście mieli ochotę grać, zainstalować i grać w Halo 2 na XP-ku, jest owszem taka możliwość. Jednak to wymaga ingerencji w gry, co oczywiście wykracza poza ten poradnik. Niemniej jednak linki będą przedstawione, będziecie mogli pobierać z mojego Dropboxa linki do właśnie gry w Halo 2 na XP-ka. Jak widzicie, co tutaj mam, to jest ze strony Technogods. Programy, dzięki którym będę mógł się łączyć przez Halo. Niestety, parę uwag kolejnych. Znalazłem w internecie informację, że te właśnie dodatki z Technogods zawierają wirusa. Przeskanowałem poprzez skaner online wirus Total. Pojawiło się w różnych okresach, maksymalnie bodajże było chyba 8 na 40, średnio było 5-6. I co się okazało, kiedy już ściągnąłem danego antywirusa, był to Defender, Norton i Kaspersky, jeśli dobrze pamiętam, ściągnąłem, zainstalowałem, uruchomiłem komputer ponownie, aktualizacja do bazy danych najnowszej. Po przeskanowaniu tych plików
Okazuje się, że są czyste. Napisałem do Bitdefender z pytaniem, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedzieli mi dosyć lakonicznie, że każdy skaner skanuje w inny sposób. Nie wiem naprawdę, co to ma znaczyć, że każdy skaner skanuje w inny sposób. I na tym generalnie zakończyli dyskusję. Już na moje pytania nie chcieli dalej odpowiadać. Ja osobiście będę używał Newbie Injector Tool, który także będzie podlinkowany do mojego Dropboxa, którego będziecie mogli pobrać. Próbowałem z tymi dwoma. TechnoGods Beta 9 i TechnoGods Helper 22. Osobiście niestety, ale nie działa. Jednak szukając Google, YouTube, poradniki na Tungle, okazuje się, że działają. U mnie nie. U moich testerów działają, u mnie nie. Dlatego też ja będę używał Newbie Injector Tool. Osobiście możecie używać któregoś z tych trzech. Wszystkie one działają. Niestety u mnie w tym momencie nie działały, dlatego jestem zmuszony używać tego, a nie innego. Nieważne. Jesteśmy w Tungle. Zapytamy, czy są jakiekolwiek serwery. Zobaczymy, czy mi ktokolwiek odpowie, czy niestety nie wiadomo. Dobrze, tak czy inaczej uruchomię, czy jednak mi nikt nie odpowie, uruchomię Newbie Injector Tool. Jak widzicie, dobra, zminimalizujemy sobie Tungle. Tungle oczywiście, jak widzicie, jest połączone, mam adres IP. Tungle uruchomiło się bezproblemowo, co jest bardzo ważne. Jeśli macie jakikolwiek problem przy uruchamianiu Tungle, najpierw musicie go uruchamiać i najpierw musicie go rozwiązać, dopiero później grać, nigdy odwrotnie. I tu jak widzicie, czy Sieclan, czy Hamachi, czy Tungle, czy VPN, wybieracie poprzez co chcecie grać. Ja będę oczywiście grał przez Tungle, więc zaznaczyłem Tungle. I tu macie dwa wybory. Save Start Injector jako serwer, Start Injector jako client. W zależności co chcecie, czy stawiacie serwer, czy jesteście klientem, musicie wybrać odpowiednią opcję. Ja z racji tego, że jestem klientem i mam zamiar się dołączyć, klikam Start Client, pokazuje się informacja, to okienko zniknie po 10 sekundach i włączamy halo. Czekam aż halo się odpali. Ostatnimi czasy trochę mu to zajmuje, coraz to dłużej. Jak widzieliście, to malutkie okienko, nasz injektor działa. To znaczy, że będziemy mogli grać. Dobra, to możemy pominąć. Gra się włącza. Jeszcze co wam ważne, będziecie musieli ustawić w halo, pokażę wam jak to zrobić. To będziecie musieli powiedzieć halo, które dokładnie połączenie ma używać. To zaraz wam pokażę jak to zrobić, tylko się w końcu raczej zalogować. No szybko. Nie śpiesz się, masz czas, naprawdę. Ura, jesteśmy. Dobra, wybierzemy sobie postać. I teraz, zakładka settings. Jak widzicie, jestem w trybie offline. Zakładka Network i wybieramy, które połączenie. W tym momencie, jak widzicie, aktywny jest Tungle. I jeśli będziecie używać Hamachi, musicie wybrać Hamachi i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest także, aby było tylko i wyłącznie jedno połączenie. Czy używacie Tungle, nie musicie odinstalować Hamachi. Odwrotnie. Używacie Hamachi, musicie odinstalować Tungle. Ważne jest, żeby było tylko i wyłącznie jedno aktywne połączenie. Jak tu widzicie, zmiany zostaną zapisane następnym razem, kiedy uruchomisz grę. Z racji, już mam już osobiście Tungle ustawione, nie będę tu nic zmieniał. Aby upewnić się, że halo widzi Tungle, klikam w Home, klawisz Home na klawiaturze. Tutaj widzicie ustawienia, informacje o sieci. I tu widzicie, to jest mój adres IP, jaki otrzymałem z Tungle. Jeśli będziecie używać Hamachi, będzie to adres Hamachi. Tu już nie widzicie Tungle. Jeśli to będziecie Komodo, będziecie widzieć Komodo, cokolwiek byście nie używali, tu ma być, na pewno musi być wasz adres. Jeśli nie ma i pokazuję wam adres internetowy albo nie zalogowano, oznacza to tylko i wyłącznie, że coś zszanieliście, musicie poprawić. Tak czy inaczej, klikamy w Network.
Pamiętajcie, że nasz programik cały czas działa. Teraz naciskamy F12 i powinno się pokazać, powinniście usłyszeć informację. Mamy informację, że pracuje. Wybierzemy sobie mapę. Wybierzmy sobie na przykład ten Slayer. W momencie, kiedy się będę dołączał, nacisnę jeszcze raz F12. Jeśli wy byście nie usłyszeli, naciskacie tak długo F12, aż usłyszycie. W przeciwnym razie program nie będzie mógł was połączyć z grą Halo Polanie. Wybieramy grę, naciskamy F12 i gramy. To wszystko. W tym momencie właśnie dołączamy się, jak słyszeliście, Working. Chwilę później było Transfer Complete. I to by było na tyle. Łączymy się, ustawianie gry. Ostatnimi czasy strasznie długo ten setting up game trwa. Niemniej jednak. No, ale czekamy. To by było na tyle. Niestety okazało się, że jestem cholernie słaby w te klocki. Co po chwilę zbieram baty. Mam wszystko, co widzę, tylko respawn. No nieważne, trochę laguje, bo program do nagrywania działa. Poszukajmy sobie, tutaj była snajperka. Ktoś mi zabrał snajperkę, no niebywałe. Tu jest jakiś ziomuś. No postaj. I co, nie zaraz go zabić? Jaki lag ładny. Zabiję go w końcu? Oj, zabił mnie. Jak widzicie, jestem słaby jak kisiel. Nie, jednak zabawa. No co tu dużo mówić? Zabawa jest naprawdę przednia. Co jest ważne, to dziwnie właśnie zachowanie tych programów antywirusowych oraz odpowiedź, że każdy skaner działa osobno. Każdy skaner skanuje inaczej. Czyli na mój prosty chłopski rozum. Jeśli trzy osoby zainstalują ten sam program na trzech różnych komputerach, u każdego będą inne wyniki, czy po prostu chodzi o to, że skaner działa ten tak, a skaner online działa inaczej. Podejrzewam, że powinny być takie same zasady skanowania. Niemniej jednak, no właśnie ten, ja używam sobie ten Newbie Injector Tool, z tego względu, że ten Techno Helper nie działa. Cały czas jest przeszukiwanie w poszukiwaniu gier, ale pokażę wam mniej więcej, jak to powinno działać. Cały czas właśnie pokazuje mi się informacja przeszukiwanie w poszukiwaniu gier. Przy użyciu Techno Helper, jeśli ktoś chce, co będziecie musieli zrobić? Podobna sprawa. Tutaj nic nie zmieniacie w tych ustawieniach. Podobna sprawa. Wybieracie klient, host, wstawiamy serwer, chcemy się dołączyć do gry. Klikamy, on tutaj sobie wszystko sam ustawi i teraz właśnie widzicie, przeszukuję. Tutaj właśnie w tym momencie jest napisane, że poprawnie jest wpisane Tungle. I coś takiego właśnie w tym momencie się dzieje. Cały czas przeszukuję. Pisze, że gra musi być przynajmniej raz uruchomiona. Jak widzieliście, przed chwilą grę uruchomiłem. Nic. W momencie, kiedy znajdzie Halo, tu pokaże się taki właśnie ptaszek. Tutaj także będzie taki zielony ptaszek. To będzie się odliczało powoli. W tym momencie po prostu włączacie grę. Ponownie wchodzicie do Networks. Wybieracie sieć. F12 Working. W lobby albo jeszcze wcześniej. F12, żeby was połączyło. To by było na tyle. Ciężko diabła zamknął się łaskawie w końcu. W przypadku TechnoGods 9. Wybieracie, czy gracie przez Tungle, czy przez Hamachi. Dodatkowe wpisy zostaną przez nie udostępnione. I po prostu dodajecie daną wartość do rejestru. Co jeszcze ważne, będziecie musieli się upewnić, jak nazywa się wasze połączenie. Bo na przykład połączenie Hamachi może być Hamachi 8, czy dla przykładu połączenie Tungle może być Tungle 39. Dlatego też będziecie musieli edytować odpowiednie. Jak już będziecie wiedzieć, jak dokładnie nazywa się połączenie, tu wpisujecie to połączenie. Czyli na przykład, jeśli ktoś ma Tungle 39, to po prostu wpisze Tungle 39 i tyle. Jeśli ktoś na przykład u kogoś połączenie Tungle, to dajmy mała Irenka. Wpisuje mała Irenka.
To wszystko. Wystarczy później tylko zapisać zmiany, dodać do rejestru poprzez prawy scal i tyle. Jak dowiedzieć się po adresie, jakie jest moje dane połączenie, znajdziecie w poradniku, jak rozwiązać problemy z systemem NAT. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, coś Wam nie działa, oczywiście komentujcie, odpowiem. I jeszcze jedno. Powstanie kolejny poradnik, jednak to od Was zależy, jaki to będzie poradnik. Czy będzie to poradnik do Resident Evil 5, czy będzie to poradnik do Splinter Cell Conviction, czy będzie to poradnik do gier pod znaku Need for Speed, czyli oczywiście Underground, Most Wanted, Carbon i inne. Wy głosujecie, większa ilość głosów na daną grę oznacza, że taki wyłącznie właśnie poradnik powstanie. Mam nadzieję, że wszystko będzie Wam działać w porządku.